Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Moi drodzy, usiądź się do mnie. Ceremoniarzy, proszę, żeby mi przypomnieli, że mamy się modlić do Ducha Świętego. Robimy teraz małą socjotechniczną przerwę, w sensie tym, że chce się iść wygodnie. Ja wezmę na krótki inny temat, tak zawsze będę robił, a później znowu wyjdę do kazania, bo robiąc reformę liturgii, to wychodzi wiele niuansów, wymyśliłem i ci świece. Jak je, zanim nauczę kogoś, żeby umiał obdurać świecę, potrzeba minimum 2 lat. Bo to jest tyle niuansików, jak zapalać, jaki rodzaj wosku, kiedy się robi korpus, jak obciąć, kiedy mi zrobili dali mały knotek, więc muszę na tym małym, wąskim knotku tą świecę palić. Więc trzeba umieć ją podcinać, nie obcinać, bo jak wydaje polecenie obsłuż świecę, no to każdy tylko umie knotek obcinać. No to jest najprościej. A stracić to nie możemy, więc dlatego nie dziw się, na razie to robię sam i będę uczył stopniowo, muszą się tego po prostu nauczyć. Nie zrobię tego dokładnie, no to mam mszę świętą i tamte mi kawał się przyświęcę, mam zrobić, gdzie dłużej jest, po 2 godziny trzeba święta bez kazania, w związku z tym kapię. No nie, a Jezus przyszedł, więc nic nie zrobię. No kapię. Nie było groźne, więc nie wołałem jej franta zgaś. Tak samo się uczymy technologii, bo dzisiaj Panie Łamieszka, proszę, żeby tak zapisać wszystkie te pieśni, jakie były. Bo to będzie już gotowiec dla nowego kościoła. Jakie pieśni śpiewamy na Krzyżu Najświętszej? Rewelacja. Mamy teczkę, Pan Łukasz tam wsadzi, jest gotowiec, nie? Mamy Krzyż Najświętszy, temat, idzie folia, idą materiały, służy nam. Dzisiejsza liturgia, drodzy Państwo, to niebo. To tam czasami powiedziałem, Panie Łukaszu, komunia z tyłu, no bo ksiądz Stasiu ma prawo nie wiedzieć i dawać tu komunię. Ale Pan Łukasz wie i musi rozkazać. Idziemy od tyłu, no bo blokuje następne tu wydarzenie. I mamy tak kłamać, ale to nie mam do niego, tylko muszę ryknąć, bo jestem dowódcą, rozumiecie? To wynika z funkcji zarządzania. I tu bym chciał Wam powiedzieć parę słów teraz o zarządzaniu. Świadectwo Pana Wiesia z Warszawy. 3 panów w krawatach. Elegancki, powiedzmy, że byli to obserwatorzy. Może siły specjalne, jedno to, ale idą już po końcu manifestacji i Pan Wiesiu idzie z tyłu i słyszy ich gadanie. Takiej zdyscyplinowanej manifestacji w Warszawie było. Podnieście. Nie miał z nami nikt problemów. Kazali zejść z ulicy, poszliby przy Aleksandrze na chodnik, bo ja tutaj jadą, my mamy ideę, nie? Tam nie ma ludzi, tak ich nie słyszy. Poza grupką nazwy telewizji, ale jest telewizja. Więc dlaczego nie pomóc warszawiakom i nie zejść na ulicę, nie? Ale jestem żelem z twojej kości, więc mówię tak. Skoro nas zsunęli z ulicy, nasza była ulica, no to ja sobie przedłużam będę umowy z 20 do 30 mi do spotkania. Bo nikogo nie przeszkadzamy. Ani nikt na nie nie mruczał, ani nic. Więc po Warszawie idzie wiadomość, tak zdyscyplinowanej manifestacji dzieci nie było. Ale to są lata pracy, mojego uporu, waszego naginania, dzieci dyscypliny. Teraz podnoszę dyscyplinę razy 2 jeszcze. Dlaczego? Bo tworzymy seminarium, akademię, uczelnię wyższą, ruch odnowy liturgicznej i chcemy budować pomnik. Wiecie, co będzie diabeł robił? Słuchajcie już jeszcze okazania, co święty Józef mówił w 2010 o pomniku ocalenia. W 2010 jest. W 2018 ja dopiero to upubliczniam. Próbuję wykonać 2 ruch do urzędów państwowych, żeby dali zgodę. Za 1 nie dali. A Bóg chce, żeby było to legalne, więc musi być bardzo roztropni, bardzo zdyscyplinowani i nikt hop do przodu. Dlatego jakiekolwiek macie pomysły, muszą być ze mną konsultowane. Choćby się wydawało, że masz rewelacyjny pomysł w strategii mojej 10 lat do tyłu, czy o ty nie wiesz, i parę miesięcy do przodu, czy kilka lat, ten plan będzie zabójstwem. Rozumiesz? I daję przykład. Tak by naciskano, żeby my potworzyli zaprzyjaźnione strony, nasi ludzie będą ustawiali materiały na Google'ach, etc. Będzie wiele ludzi słyszało. Ja jestem przeciwny tej optyce, gdyż osoby, które mnie naciskają, mają mało wiary. Są przekonani, że jak będą ludzie, to dzieło będzie rosło. A ma być Bóg. Więc to się taki malutki dzieci niuansik,
co wam dzisiaj pokażę na polu kazania. Krew jest czym? Życiem. Więc trzeba zwlekać święto, bo Bóg jest życiem. Całe działanie Bóg odnosi do krwi, bo krew jest życiem. Kościół to dzieci wszystko wyciągnął. I wam pokażę, jak perfekcyjnie rujnują. Główne święto, które musi się odrodzić w Kościele, to jest krew Najświętszej. I tak samo dzieci jest w zarządzaniu. Nie mówię, że jestem Bogiem, dzieci wszystko wiem. Ale pewną linię muszę trzymać. Wierzę w potęgę kapłaństwa, wierzę w asystencję Ducha Świętego i wierzę w dar waszej modlitwy i ofiary. Czyli za moją decyzją idzie ogromny wysiłek wiary i też asystencja Ducha Świętego. Jeśli we mnie będzie minimum pychy, każde decyzje są dobre. Znaczy są o wiele lepsze niż jeśli ja jestem, moja kondycja jest kiepska. I zgodziłem się, moi drodzy, na tę stronę internetową. Pani Agatka, wykreślisz wszystkie, zostawisz tylko amerykańską, anglojęzyczną. Resztę nie mamy żadnych zaprzyjaźnionych. Bo dlatego, że popełniłem błąd. Przyszła współpraca, a ja nie ustaliłem, jak się będzie nazywała strona. Przecież ktoś daje pieniądze, ale ja mam decydujący głos, dlatego mam tu jasno dzisiaj wyjaśniam. Komu nie styka ten kierunek działania, może ode mnie odejść, ale inaczej rozwalimy wszystko. Prawie rok pracy nazwane AHL. NHL, Liga Hokejowa. Ktoś ma jakieś wizje wskrótce, ale co mnie to chodzi? Nasz sztandar musi być czytelny, nie? Ja miałem optykę zwyciężaj. Upiękna matkę Bożą. Zwyciężaj, order. To musi być wszystko wypływać do działania, a nie, że ktoś ma wizję. Ten, kto miał wizję, nagle jakieś tam przypadki, ale do mnie dotykają fakty, zmienią AHL na Chrystę. Więc ja robię, ogłaszam. Nie popieram tej strony. Bo nie mogę sobie pozwolić, żeby jakiś tam świecki człowiek nadawał tytuł Chrystę i to jest bluźnierz, to Bóg rozumie się. To jest imię święte. Skoro mnie nikt nie informuje, ja muszę już działać, bo to już jest szkodą dla firmy. Co robi właściciel tej strony? Kasuje wszystkie materiały z ponad roku. Na glorii wszędzie. Odciągnął mi część słuchaczy z mojej firmy. Tam ci nie mają dostępu, no i mamy dzieci straty, kapujecie. Więc ja już taki działałem, choć obiecałem panu już, że popieram, nie, wycofuję, nie chcę takich działań. Dajesz mi pieniądze, ja decyduję o wszystkim, nie ty. Dzieci byście zrozumieli ten malutki, to są takie niełaziki. Patrząc na moje działanie, muszę uwzględnić dzieci, że jest to i działanie na Pana Boga, ale wybaczcie, jestem człowiekiem, też to jest działanie materialne, no musimy się z czegoś utrzymać. Muszę być listę, jak robicie. Jak pani Agnieszka prosiła, że taki pan chce nakręcić film. Ja im uczę, chcę nakręcić film. Ale to musi być umowa napisana z nami po wykrocie. Bo on nakręci, za chwilę będzie chciał, żeby rozprowadzać, tak dalej, po kolei. No i do tego doszło. Zrobił filmę, chce, żeby rozprowadzać, więc stop. No to umieszcza na Google'ach. Umieszcza ogłoszenia ze strony, ale to nie jest nasz interes. Po co mamy plugać to, co nas nadbiją? To zdaje Panu Bogu. No ten facet jest u mnie spalony, on już nie ma dostępu, stąd ogłosiłem na wykrocie, nikt nie filmuje, nikt nie kameruje. Chcesz kamerować, chcę grupę. Ona nas zostaw w ogóle. Że ty masz wizję, że tam będą tłumy słyszały. Nie, dzieci, to trzeba modlić, przemyśleć. Wczoraj mówiłem wam w kazaniu, Bóg zarzucił, działajcie ostrożnie, przemyślnie, działajcie w skrytości. Nie myślcie, że miliony słuchaczy na internecie przekłada się na miliony w wierze. Przecież większość jest zamarzona, kuka na tysiące stron. Rozumiecie? Lata do juwie. Dlatego ja was wychowuję, dzieci, jeden kierunek, jeden. Gdzie jest tyle zabójstw. Jak mamy podprogowe w każdej, na stronie każdej firmy, w każdej internetu, w tej większej, kierowanej przez nich, są filmiki podprogowe, w reklamach we wszystkich. Są więc o nieczystości, jak gdzie mamy tyle zabójstw, agresji, to są też filmiki o zabójstwach, więc jeden po drugim sobie przyda. Skoro ja nie kontroluję czyjejś inicjatywy, za chwilę zrobi porównania, daje inne materiały, gdzie się wspomnie. Ty. Ja powiedziałem, że nie popieram zmiany nazwy. Ale nie powiedziałem, że wycofujemy moje kazania. Co to znaczy? Że ja sam się wiesz, kapiecie?
I ten, kto ma kasę, decyduje, wycofuje materiał od nas. Nakręcone, pan już się cieszy, pik, podaje do tego, podaje do komunikatu, wydzielamy zero. Rozumiecie? Brój tu inicjatywy, ktoś miał pomysł, czyta sobie nasze orędzia, nagrywa w 3D, tak, tak, MP3, ale jakim prawem? Pytałeś się mnie, czy ja chcę twojego głosu? Czy ci nadajesz? Czy jesteś w tym planie? Ogłaszam o kapłanach, znowu jest inicjatywa, drukuje się książki bez mojej zgody. I mnie się wprowadza, no dzieci, to jest nieładne. Cieszę się, że mi dajesz książkę, ale ja muszę zobaczyć, a nie, że mówisz, że wspaniała książka i drukujesz i rozprowadzaj. Dzieci, stop, tak się nie funkcjonuje, tak nie masz. Pan Adzie, rozumiem, pan bardzo, czy to jest wbrew logice, kapujecie? Rozstawicie mi wszystko. Cieszę się waszą gorliwością, cieszę się książkami, ale dzieci, spokojniutko. Macie przed sobą osła, który już ani deka więcej ciężaru nie uniesie. Kapujecie? Macie przed sobą osła, który już lepiej idzie. To tak zwane twoje dobre myślenie jest to atak diabła na mnie. Bo cokolwiek trzeba wykonać, trzeba to przemyśleć. Masz prawo duchu, jak to chcesz zrobić. A wy macie gadanego, że ksiądz mnie popiera. Ja znam ten cały was mechanizm. Ja mam od razu gotową szyjkę. Nawieszanie mnie. Dzieci, rozpoczynamy nową, wielką wojnę. 12-letnia nowenna uwolnienia Kościoła. Na ostatnim spotkaniu biskupi ogłosili wręcz alert bojowy dla chłopów. Kto chce, nasza pasza. Rozumiecie? Więc dlatego błagam was, mam was, cieszę się, że idziecie. Ale już nie chcę nic, hop do przodu, Agatka, tylko jedną stronę w języku angielskim popieramy. Dzieci, bo to jest nasza strona. 3 lata przygotowana w tajemnicy, rozumiecie? Tam osoba nie wykona żadnego ruchu, bo poza moim tam. Wszystko inne dzieci prowadzi do takich zdarzeń, co było ze zespołem AHL. Co to jest AHL? NHL, Kanada Hokej? Że masz pomysł, rób własną firmę. Nie pod moim sztandarem. Bo później dalej będziesz mówił, że ja tak chciałem, bo że cię kasować. Swoje kazania, które z trudem układamy na tylu stronach, są nagle nagraksowane. Dzieci, to już jest działanie diabła. Rozumiecie? To się nie da tego opanować. Mamy telewizyjkę. Siłamy na nią, składamy ofiarę do niby. W Warszawie mogą nacisnąć dziś jeden guziczek i już nie ma transmisji, wiecie? Za chwilę będzie ustawa o tak zwanej bezpieczeństwie internetowym i zobaczycie, co przejdzie do oglądania. Więc bądźmy roztropni i nie oddajemy przeciwnikowi naszej energii i naszych zasobów, które zgromadziliśmy. A jestem góralem, jestem gwiazdą. Trzeba umieć szanować to, co się już zdobyło. Chłop, który nie dba o swoją żonę, nie pilnuje je, popełnia wielką gafę. Żona, która nie dba o swojego męża, nie pilnuje go, czasami go nie kontroluje, popełnia wielką gafę. Więc nie, że jestem samodzierżawca, dzieci. Mamy już tyle nakręconych dzieł, że nam wystarczy. Przypominam, 27 czerwca mieliście, 27 miesiąca byliście na mszach świętych. We czwartek po środzie mieliśmy Warszawę. Dziś mamy Klin Najdroższej. Cieszę się, że was ze 100 ludzi jest. Ale w sobotę mamy dzieci już co? Wykrót. A w niedzielę co mamy? 120 ludzi przedanego lekcje. Dzieci. Tu czasami deko przeładowania i wszyscy się zażniemy, rozumiecie? Więc mnie w niczym nie poganiać. Twoje dobro nie musi być w pojęciu Boga dobre. Twój plan nie musi być rewelacyjnym planem w działaniu rycerzy pustyni. Do nikogo nie mam żalu, tylko wyjaśniam, bo co jakiś czas, mimo że polewam wodą, wyskakuje ktoś z szeregu, no i się ten okręcik częsie.
A diabeł nie śpi. Wysyła w Warszawie, przysyła nam gońca z Lubelszczyzny, ma misję, pani Agnieszka musi jej załatwić, moi drodzy, spowiedź w Lublinie. Nie ma dokumentu, nie ma niczego, rozkaz jest w Rzymie. Nikogo nie wpuszczamy, idzie na wieś i we wsi ferment. Ksiądz Natanek takie piękne słowa głosi, a nie przyjmuje, kiedy oni przyjeżdżają. Ale mnie nie ma, tego nikt nie uwzględnia, tylko jest działanie diabła, kapujecie? I my przyjeżdżamy, mam rano problem, zapakuj kobietę, żeby nie było policji. Bóg wyślij ją, gdzie pieprz rośnie, bo później protokoły, hasła, rozumiecie? A jakby się coś jej wydarzyło, tak będzie nitka radości na pustelni, bo to była. I ciebie nie ma, kiedy osądzasz mnie, że nie przyjął. Ja jestem i u księdza była. Jak po mnie była, jak mnie nie było. Stałam, dobijała się, a my wieczorem go nie puszczamy. I zadało się 18. Więc dzieci, daję wam tu przykład, jakie są przesłanki, jakie są oceny. Więc dzieci, jeśli chcecie mi pomóc, to się tylko za mnie módlcie, pusty ofiarujcie. To będzie ogromna pomoc, żeby umieć utrzymać. Zorganizować manifestację Warszawy to była walka na pisma. Robiono wszystko, żebyśmy nie śli. Byli wspaniałomyślni. Proszę księdza, to jest procesja. My to oddamy pod komisję kościelną. Macie pierwszeństwo w manifestacjach. W tym samym czasie była inna manifestacja. Wy macie pierwszeństwo. Co ja robię? Piszę pismo. Odwołuję manifestację. To możesz pismo wysłać do kardynału. Jaka będzie zgoda? Takie mała. Nie? Czyste. Więc występuje. Świecni z innej strony są bezradni. Do końca blokowali. Nawet mi identyfikatora nie wysłali pocztą, zrobili co roku ten sam mechanizm. Musiał być o 8 rano w czas Warszawie. Przed urzędem pół do 8, żeby odebrać identyfikator. To tyle w moim takim dopowiedzeniu socjotechnicznym. Mają was wielu, żebyście zrozumieli. Nie, że ja chcę tej władzy, dzieci, i od wyjścia nie mam. Szef każe działać ostrożnie, spokojnie, etc., etc. No, a też muszę być troszkę u was zazdrosny, żebyście byli u mnie. Przecież też muszę firmy pilnować, dzieci. Co to myślicie? Co to myślicie? Że mam metodę, mam babę i puszczam ją dla kilku na imprezie? Co to myślicie? Każdy ma ofertę, jak ktoś czymś tu przychodzi, to chce coś tu usłubać, dzieci, ja o tym wiem. Kapujecie? Nie przypominam, żeby byli wtedy, kiedy opiel tonął. Kiedy opiel się utrzymał na fali, wtedy są. Po co mi taki marynarzy? Tu mówię o wymiarze materialnym, nie o duchowym. O wymiarze duchowym, dzieci. W każdej porze okręt kościoła musi łapać wszystkich ludzi. Ale są wymogi. Co rozwiążesz, będzie. Co zwiążesz, ale to jest rozkaz, bo mówi, masz to przemyśleć. To nie może być tak dawane. Dam wam przykład. Sakrament spowiedzi wielokrotnie dzieci nieważnych. Macie dwie profanacje dla bluźnierstwa, kapłana i wiernego. Nie spełnia się dzieci warunków. Tak samo jak ze mszą świętą, nie są spełnione warunki, nazwijmy to technologiczne, nie było ofiary, tu się nic nie działo, to był cyrk, to było chwała dla was, a nie dla Pana Boga, kapujecie? Tak samo jest ze spowiedzią, nie spełniającą warunki, co, że się bijesz w piersi, to lepiej, żeby cię sam albo wykopnął w tyle za konfesjonalnie, to byłoby znacznie zdrowsze, bo miałbyś lepsze ciśnienie, miałbyś ból, więc by się organizm pobudził, a potem nie ty gorszy, bo to jesteś przekonany, że było i masz swój świat grzechu, śmierć, daj sobie. Kapłan będzie kiedyś się błogosławił, ci infekuje jeszcze dalszy postęp śmierci. To tyle, moi drodzy, takiego oddechu technicznego. Moi kochani, wczoraj wyjaśniam go krótko. Medalion Boga Ojca dzieci jest. Wariant srebrny 430, pozostany 520. Składamy podania. Tak proszę, żeby
setka przynajmniej wzięła, żeby mógł zapłacić, moi drodzy, to, co należy się wykonawcom. Wybrałem wariant dzieci najdroższy, jaki jest możliwy. Przepraszam, teraz modlitwa wierna. Kazania ogłosiłem. Teraz jest... Mamy? Czy mamy stosunek? Dobrze, to będzie modlitwa wierna po ogłoszeniu, bo zanim się ustali mój aniołek, modlitwa wierna. Teraz jest składka. Rozumiecie? Bo już tam była gadka, więc składka może być proste. Wynikanie matematyczne, Państwo rozumieją, nie? Wiara, krew, życie, zbawienie wiara. Proszę, to. I jeśli by Bóg pozwoli, a nie będzie przeszkód, nawet mogę mieć 300 medalionów na pierwszego. Bo jest ponad 200 zgłoszone, że może każdy otrzymać. Ale zaznaczam, nie mówię, że będzie, bo przy medalionach wiem, co się dzieje. Że może być nawet 300. 100 musi być, bo tak obiecałem, rozumiecie? Ale może być 300. I to, co Bóg Ojciec robi z medalionami, z tym wszystkim, to dzieci przechodzi ludzkie pojęcie. Szczegóły wam opowiedzę do pierwszego. Myśmy dzisiaj podwieścili. Jest to dzieci po prostu nieraz bezradny. Pan Bóg mu zrobił jedno jedzenie. Tak jak jedzenie. Cieszę się. Idą zapisy. Dziś jest 251. Warunek podstawowy otrzymania medalionów. Podstawowy. To jest główny jeden. Bo Bóg woli, żebyście nie byli modernistami. Ja pokażę wam, co to dziwić modernistą, ale warunek numer jeden. Komunię świętą musisz przyjmować tylko na kolanach i tylko do ust. Jak tego nie doczyniesz słowa, Bóg zabiera łaski. Bo każda błogosławieństwo Boga jest związane z obwarowaniem. Rozumiecie? Powtarzam jasno. Powiedział jasno Bóg Ojciec. Nie może modernista nosić medalionu. Więc o tym będę wyjaśniał, o co chodzi. Bóg gwarantuje ogromne łaski. Że w rodzinie wystarczy, że jeden nosi, a łaska będzie spływała na cały dom. Nie składać medalionów za kogoś. Nie zrobisz łaski synowi czy córce, że mu dasz na szyję. Nie spełnia warunków, system dzieci nie działa, rozumiecie? Tak? Przypowiedzi. Nie ma u ciebie aktu skruchy. Ty pijesz, a ja do rozpowiedzi, bo jest komunia święta, a jutro po południu chrzczyny to popijemy sobie. Dzieci, nie było spowiedzi, kapujecie? Nie ma szczerej decyzji do poprawy. Nie było spowiedzi. Macie dwie uroczyste profanacje. Kapłan głupi i spowiadanie głupi. I Bóg tam nie zaistniał. Więc tak samo mówię o medalionie. Bóg daje łaski, ale trzeba spełniać Jego warunki. Rekolekcje o kapłaństwie i za kapłanów mamy za tydzień, już jest zgłoszonych 114 osób. Cieszę się. Niech was jak najwięcej przyjedzie. Dzieci, uruchamiamy kolejne piorunujące dzieło. Powtarzam. Kolejne piorunujące dzieło. On jest, jak on to robi? Dzieci, jestem już sam przestraszony. Już się własnego cienienia zboję. Wykonuje, bo daje. Jest rozpęd, masz. Ale to jest... No, jedno jest pewne, że Bóg ma cudowny plan zwycięstwa. Na drugi rok każdy ma jechać na pielgrzymki ekspiacyjne i tak tylko pokutne. Do Ekwadoru jedziemy po błogosławieństwo Matki Bożej na Wielkonowennę. To drugi wyjazd, ale kto może, dzieci, czuwajcie, to będzie pewne jest, 2 lutego my są w Quito, rozumiecie? Żeby tam ze 40 pojechało, tak jak na głowę, no to tam liczę na Polonusów, bo oni weszło ku dużo nas było. Nie spodziewałem się, że Bóg każe jak do Ekwadoru. Drugi wyjazd mamy do Rzymu. Rzym, Fontanelle, gdzie Matka Boża przestrzegała przed islamem. Dzieci, jak ja drze. W 1948 roku przyjdzie kara na Europę przez islam. Dzieci, to ja. I jeszcze mamy jechać do najbardziej ognistego miasta, do Neapolu. Do naszego ukochanego. Do Lindo. A trzecia pielgrzymka do Austrii. W tym roku jeszcze jedziemy do La Salette, 24 lipca, to niedługo, 30 lipca, 1350 zł, 350 euro.
już jest 36 osób, jak przebyło z 8, pojedziemy autobusem, no to byłby cały autobus. Do Międzygorje, 9-17 października, na 28 zgłoszono było już 50 osób, 850 i 255 euro. Zachęcam do zapisów na kalendarz Rycerza Króla, to jest w ramach odnowy 2019. Jak ktoś jeszcze nie ma na 2018, to można wziąć, bo jeszcze będzie też pół roku, żeby nam to zeszło. Następnie mamy zapisy na piątki i środy post za, moi drodzy, Europę i intronizację za Europę 486, za intronizację 426. Modlący powiedziałem, Panie Boże, jak będzie po 500, będę bardzo szczęśliwy. Więc tak to kafie, powinno dojść do 500. Jest to ogromny trud. Post o chlebie i wodzie w piątki. Ale Bóg daje modlitwę, daje błogosławieństwo. Ja mam przypominać, bo ja nie mam gazdy, to gubi gazdy, więc czasami nawet może nudzę w tych wypomnikach, w tych ogłoszeniach, no ale nie da się inaczej. Mamy do wzięcia Matka Świętych Polska, Orelnic, książki, którą wydałem, zgłosiło się 326, a 169 książek, no my to my mamy mniej niż zero i ja sobie mówię, patrząc do lustra, mów mi wuju. Więc jest to książka o świętych polskich, 18-wieczna, na każdy dzień, święty lub święto dni polskich. Całkowicie inne patrzenie na życie człowieka, niż obecnie, co nam piszą książki o świętych. Przypominam, kto nie ma, nabywamy kadzidło Boga Ojca, kadzielnicę i kadzidło. Na Boga Ojca każdy przyjeżdża ze swoim kadzidłem, co ma? Z kadzidłem tym, bo tego dnia zrobimy wielką uroczystość Boga Ojca. Będzie medalion, o to jest taka, to jest nasza rycerska kadzielnica. Na Węgielek mamy kadzidło i każdego siódmego zapalamy sobie ten węgielek, dymi godzina, więc trzeba godzinę się modlić, opujecie, nie, że zapalisz, dymi idzie, idzie na herbatę gdzieś. Mamy kadzidło szybsze, nasze takie subtelniejsze, mamy kadzidło, tu się pali 15 minut, zakładasz, modlisz się, mija godzina, przestało się dymić, jesteś wolny. Raz w miesiącu robimy to przed Bogiem, a ci, co przyjadą na Boga Ojca, to dzieci każdy w ręku. Wszyscy zapalimy, wszyscy oddamy cześć Panu Bogu. Na Boga Ojca przyjeżdżamy z miłości, mając w ręku kwiatek. A ci, co będą przystępowali, jakby nie, miłość nie przekona na kwiatek, to z urzędu, bo to jest obowiązek. Bo Bóg ci daje medalion, a ty mu dajesz kwiatek. Nie ma wyjścia. Storczyki, Państwo, dzięki Waszej ofiarności na Ducha Świętego, zobaczcie. Żaden kwiat jeszcze nie widziałem, żeby tu spadła. Spadną mu jakiś listek, rozumiecie, na kudaku? 40 kilka dni one tu stoją nienaruszone. I one do Boga Ojca spokojnie tu wytrwają. Następnie, kto z Was przywiózł dzisiaj na pustelnię 1 kg kamienia? Ręka do góry. Panie, przywróż mi oczy, tu nie widzę nic. Proszę, tu ręka do góry. Raz, dwa. Tu też mówię, Panie, przywróż mi oczy. Pan Andrzejek, Pan Łukasz, Panie Łukaszku, po procesji będziesz stał przy cudownym medaliku z koszyczkiem, bo i mamy już prawdę prawo, nie przywiozłeś kilogramka kamienia, dajesz D. 10 zł, rozumiecie? I to już egzekwuje przy karłocości, bo chcemy wbudować pomnik ocalenia. Pomnik ocalenia w kościół, to jest sekretne, ja to nie powiedziałem, urzędowo pisze oratorium, prawnie, aula liturgika, rozumiecie? Będziemy budowali z kamienia, mury w dół mają mieć metr, minimum. Jak to będzie miało 5 metrów, to pomyśl, a wieża ma mieć 50 metrów. Wiecie, ile trzeba kamienia? Tam są już hołdy, ale to jest kropka z wody, bo jak się zaczyna układać, to co tam widzicie, to jest 1/10 zostanie muru z tym dorszczanym. Tam są pierze, więc wybaczcie, ale powiedziałem Wam, że po Duchu Świętym będę pytał o kilogram kamienia. Z jednej strony się cieszę, no bo jak mi chłop przyniesie wóz za 10 zł, no to 6 kamyków to jest nic. 6 dych to jest coś. Rozumiecie? No mówię uczciwie, nie? Mory zapominać, ale ja składki będę zbierał. Bo w procesji Pan Łukasz stoi na środku i mówi, jak już przejdzie sam Simon,
Ale to też ci, co idą, to też pod nich zbierasz, to nie osłuchujcie sobie i spuchuje, mówisz kamień, składka, kamień, ja tu odkładam. No i mi kamienie przywożą, mam już kolejny kamieniołom, etc. Rozumiecie, można płacić i cię dowoziło, będzie spokojniutko. Dostaniesz ten z kamieniołom, jest droższy pod transport. Kamień jest tańszy na przyczepie niż transport. Co się wiedzieli? Taka jest różnica, nie? Kamień jest dużo tańszy niż transport. Ale trudno wam też powiem, ale ja wam to przekazuję, żebyście wiedzieli, że wtedy kamień jest dużo droższy. Więc państwo, tylko dwie osoby przywiozły kamień. Składamy je u figury Michała Archanioła tam na górnym parkingu z tyłu. Więc więcej my to później przewozimy błysną formą pan Władziu Wilk. Ten skubany przywiózł tonę kamienia pięknego, okrągłego, nie powiedz jakiej rzeki, bo by dać mogłoby tu kontrolę, nie wiem skąd to wziął, przywiózł więc. Ale mnie nauczyli bardzo prosto. Ja nie chcę widzieć, jak chodzi kamień, bo ja piję kontrola, skąd to się ma? Nie wiem. Przywieźli, jestem czysty. Tak, żelem. Jest takie prawo, jak nie wiem, no to mówi. Każdy ma prawo przywieźć, rozumiecie. W związku z tym kładziecie, ja tego nie widzę, więc przy kontroli nie wiem, skąd on jest. Kto przywiózł? Nie wiem, bo mnie widział. Wtedy jestem czysty, nie kłamie. Jak myślę sobie? Ale te dwie osoby, te budynek, nie wiem, czy to prawda. Nie pamiętam, kto podnosił. Nie pamiętam, to jest podstawowy termin na każdym procesie. Nie pamiętam, nie wiem. Dobrze, nauczcie. Po konsultacji dopiero z adwokatem możesz usta otwierać. Takie doświadczenie bytowe, żeby się wiedzieli. Bo oni to notują, później za taka. Tak, mówię, że nie wiem. Przypominam, jak by pan prezydent miał sądy, podstawowy termin było. Nie wiem i nie przypominam sobie. Zrobili coś? Nie zrobili nic. Jak nie wie i nie pamięta, jak można nie pamięć. Przywozimy kamienie, kładziemy tam. Ja nie wiem, kto przyniósł i nie pamiętam go. Więc jeśli chodzi o kamień, to kiepsko. Ale zawsze to kilkaset złotych i to parę wozów będzie góralski kamień. Klęczniki do wzięcia. Mamy już tu 28 klęczników. Jeśli by wpływały kolejne ofiary po 600 zł, to ja planuję trzeci ratunku. Bo zakładam, że tu idzie kameralnie dla 200 osób, rozumiecie. Tak zakładam, że wieczernik nie przekracza wiecy, bo później tłumy nie obronimy. I wtedy macie łatwiej siedzieć, łatwiej klęczeć. Pani Agatka zrobiła wykaz. Tak jak mówię, będą klęczniki opisane, imię, nazwisko, etc. Idzie różaniec jerychoński. Cieszę się. Dziękuję tu moim paniom. W tym tygodniu pani Basia walczyła, pani Jadzia, nie widzę pani Jadzi, która pojechała na pogrzeb. Były tutaj pani Zosia, pani Alicja, więc proszę o pomoc. I potrzeba nam do zbudowania, moi drodzy, pomocy adoracji w poniedziałek. Jakby się ta grupka zebrała raz w miesiącu. Znajdę cztery grupki, bo nam poniedziałek bardzo kuleje. Poniedziałek. A inne w miarę możliwości. No, piątek też ostatnio był dość słaby. Przez dwa razy. Więc chcę utrzymać różaniec. Takie mamy trzy orlice. Pani Basia, co ma jej urodziny. Pani Marysia z Bielska. Pani Jadzia. Ostatnio pani Oliwia była z synem 10 dni. To jest ogromna. Jeszcze te... pani Marysia z Jaworzna, więc to o takie, o pani Jadzia tu jest, o taką pomoc proszę. Naklejki na samochody. Naklejamy, jakie mamy firmowe. Krzysztof Król, Wielkanocne Uwolnienia Dzieci. To jest nasz system. Dzieci to działa. O, niedaleko nasz rycerz buduje sobie dworek, baranki, sąsiadnie czy moje. Pytać cię nie muszę, ale mogę. Czy ty to razem z księdzem na tankiem budujesz na pół? Nie. Przecież tu twoje auta jest, co? Jego auta jest, co? Nie, to są moje z naklejkami. O, nie. Tu ostatnio aż helikoptery księdza na tanka latały i on to sprawdzał. Były ćwiczenia wojskowe. Lotały, gazda widział moje helikoptery. Dzieci, naklejki działają. Rozumiecie? Naklejki działają. Jego i auta tu przyjeżdżają, są poklejane. To są moje. Nie.
On tu buduje kolejne centrum. Buduje ponoć sanatorium, moi drodzy, w Zakopanem. Jak jest to z tym kosmodronem? Robię rozlewnie wód, już prawie że butelki wylatują gotowe. Biblioteka Pustynia na dzieci działa. Wpłynęło teraz 7 książek w Warszawie o tym. Stefan Gobi, będę miał wtedy już 10. Wpłynęły 3, rewolucja duszpasterska, bomby drugie jest tam jeszcze i wołam o 7 grantów. Jakby tu komuś dodało pieniędzy, jeden grant to 7 tysięcy, bo już zaczynam tworzyć, moi drodzy, system pod uczelnię. Gromadzimy materiały książkowe, żeby stworzyć rację studiową, rozumiecie. Nie, że ma. Ktoś widzimy się, tylko narzucamy własny program. Tu wśród nas jest jeden z wykładowców. Będzie musiał mój aniołek chyba już od października co sobotę albo co drugą sobotę zająć się Marią Waltortą. Bo czytam ci, przygotowuję kazanie, odtawianio, piszę wstęp do książki, cyk! Fiszkę Maria Waltorta zrobiłem. Co tam pisze? Patrzę, a tam pisze poemat Boga Człowieka, który ja osobiście podyktowałem, będzie podstawowym podręcznikiem edukacyjnym w Odrodzeniu Kościele. W klubie, rozumiecie? Więc ja już przyspieszam zajęcia. Choćby był sam pan Łukasz, pan profesor będzie musiał się nim zajmować. Sam nabierze wprawy, bo jak później przyjdą tłumy, no to potrzebuję specjalistę z chwilkości. Więc cieszę się, że mam tu pierwsze spotkanie ucznia z wykładowcą. Nic nie wiecie, o co chodzi, a my już ustalamy od października zajęcia z Marii Waltorty. Pocieszę pana profesora. Weźmiemy sobie najpierw klucz mój skazań. Mamy dzisiaj wtorek, bierzemy Ewangelię jakaś czytana w start w ciągu dnia. No i jest odnośnik, co jest u Marii Waltorty. No i gryziemy to. Fiszki, coś nowego. I w ten sposób dzieci pójdzie temat. A jak będzie miał pan jakąś inną koncepcję, wszystko wpuśćmy. Trzeba to zacząć. Trzeba uruchomić pociąg. Zanim napełniono pociągi, najpierw ludźmi trzeba było zbudować kolej, czyli tory, stacje. Następnie przekonać chopów, że lepiej jest jak pociągiem niż wozem drabiniastym. W Anglii, żeby weszła lokomotywa, musiały być zawody. Zbudowano parę kilometrów, 2 odcinki tor na silnik spalino, znaczy parowy lokomotywa, a na drugim 2 konie ciągły, tak sam wagon. I były zawody. I wygrał o parę metrów silnik parowy. I dzięki temu dziś nie jedźmy na koniach, a na wygodnych samochodach i wozach. Rozumiecie? I tak samo ktoś musi zacząć. Zanim się napełni pociąg, wagon, ludźmi, trzeba powiedzieć wszystkim, że tory już są. Stacja jest budowana. Zawiadowca z lizakiem wyskakuje, że pociąg jedzie. A jak nie ma ruchu, no to kto będzie wsiadał? To tyle poezji, jeśli idzie o Marię Waltortę i o tym, co już planujemy. I w ramach edukacji seminaryjnej już w postulacie uruchamiam zajęcia. Z liturgii pójdą i z tej sztuki. Że w czasie nowicjatu student już zaliczy 2 bloki formacji na teologii. Liturgię zaliczymy i ze sztuki. Będzie mu dużo lżej na studia. A z Marii Waltorty będzie miał już pewien etap egzegezy biblijnej. Rozumiecie? Bo to jest egzegeza. Będzie miał zaliczyć Nowy Testament. To tyle mojego gabożenia o tych planach. Chciałbym się z tym cieszyli. Jeśli Bóg błogosławi, dziś to pójdzie. A jeśli nie będzie widział, to nie pobłogosławi, czy ja się na niego nie będę gniewał, bo będę miał mniej roboty. Kapujecie? Nie rób nic, nie ma nic. To nie myślcie, że to są sprawy abizjonalne. Skoro znamy prawdę, co zrobili ze świętem i jakie są tego skutki, jeśli taką wiedzę masz, a milczysz, bardzo zapłacisz tym Bogiem. Rozumiecie? Niby na słowo, ale też za wiedzę, którą się miało, a nie wykorzystało dla obrony Kościoła. Powstańcie.
tylko zaintonujemy: Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Ogłoszenia te filmowe, żerki, to wczoraj były, to dzisiaj to pominiemy. Teraz mamy czas na procesję, przygotowanie do wystawienia Sanctissimum. W tym czasie Pani Agnieszka już rozpoczyna kolonkę do Bożego Miłosierdzia. Później, modlitwa wiernych jeszcze wcześniejsza. Przedstawmy teraz Panu Bogu nasze gorące prośby i błagania.